Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Na dzisiaj przygotowałem dla Was kulisy sesji, jaką odbyłem nie tak dawno w klubie fitness. To był właściwie mój już trzeci raz, kiedy latałem wewnątrz dronem w siłowni. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Wiele osób może znaleźć tutaj coś dla siebie, przynajmniej trochę ciekawostek albo humorystycznych sytuacji. To, o czym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, to są sprawy techniczne, ale też organizacyjne i takie ciekawostki, niespodzianki, które mnie spotkały. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie to fajna audycja. I dzisiaj podzielę się tymi doświadczeniami. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o siłownię, to był mój trzeci raz. Wcześniej latałem dwoma Mavicami, latałem RM1 i latałem też R2S z osłonami. I nie byłem do końca zadowolony. Latałem też dronem QAV 2,5. Też nie prowadziło mi się go za dobrze. Miałem wtedy słabe silniki i nie za dobrze mi się latało. I teraz, jak przyszedł czas na kolejną sesję, bardzo długo się przygotowałem i myślę, że pierwszy punkt, jeżeli chodzi o wykonywanie sesji wraz z ludźmi, przy ludziach, podczas na przykład imprezy sportowej, a jeszcze latanie wewnątrz, to jest przygotowanie. Przygotowanie jest mega ważne i tutaj wiele razy, jak na przykład byłem na tej siłowni, patrzyłem sobie mniej więcej, którędy mógłbym przelecieć, jakie scenariusze byłyby fajne i dostępne i jak ustawić wolontariuszy. Umówiliśmy się, że będzie 15 osób i robiliśmy tą sesję w takim dniu, kiedy siłownia była zamknięta, czyli w godzinach, kiedy ona była zamknięta, przed otwarciem. Mniej więcej zaczynaliśmy 8:30, siłownia otwierała się, ten klub otwierał się o 10, więc mieliśmy dla siebie 1,5 godziny na to, żeby trochę scenek nagrać. Ustaliliśmy też, że będą to sceny pojedyncze, takie raczej animacje na Instagram czy na TikTok, które zawierają mniej więcej 20 sekund żywiołowej akcji i nie będą to sceny na zasadzie, nie będzie to jedna scena prowadzona po całej siłowni na zasadzie master shot. Klub jest bardzo duży fitness, mieliśmy do dyspozycji 15 osób i rozstawiliśmy na 4 różnych stanowiskach, aczkolwiek ekipy się zmieniały. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, czym latałem? Latałem dwoma dronami, był to Pavo 30 z rozebraną kamerą Hero 8, jeden z najciekawszych dronów, jakie można tutaj mieć, jeżeli chodzi o FPV wewnątrz pomieszczeń, dlatego że on ma osłony, lata dość dobrze, ja poświęciłem trochę czasu, żeby go tuningować, żeby go poustawiać, bo on nie był fabrycznie tak dobrze ustawiony jak w tej chwili. Też trochę modyfikowałem go do zabudowy GoPro, po to, żeby można było latać nim odważniej. Drugi mój dron w tej chwili, który pełni rolę również właściwie pierwszoplanowego, to jest Cinelog 25. On prosto z pudełka jest bardzo dobry, nie jest tak mocny jak Pavo, ale jest też bardzo ładnie ustawiony prosto z pudełka, jest dobrze wyważony i to są dwa moje najlepsze w tej chwili cineupy, takie mniejsze do filmowania blisko ludzi. Używam ich głównie do filmowania albo blisko ludzi, albo blisko obiektów, przeloty przez dane obiekty, przez okno czy samochód, ale też właśnie przez siłownię. I ta zabudowa samego drona, Pavo jest bardzo odporny na uszkodzenia, pozwoliła mi na mega odważne loty i to było moją intencją. Przygotowując się, mając wizję, widziałem, że pomiędzy niektórymi urządzeniami jest naprawdę mało miejsca i postanowiłem latać, jakby nie było jutro. Oczywiście latałem wolno, stosunkowo wolno, to nie były szybkie loty, bo podczas tego typu nagrań przemieszczasz się mniej więcej w tempie szybkiego marszu, to jest takie tempo, które się przejmuje. Żeby to nie było za szybko, bo wtedy ta animacja jest nagrana bez głowy, ale też nie za wolno, żeby nie, jak lecisz za wolno, to widać każde wahania, jeżeli chodzi o manewr, czyli trzeba mieć siłę ciągu na tyle dużą, żeby faktycznie to miało ręce i nogi, a na tyle małą, żeby te ujęcia były atrakcyjne. Jeżeli chodzi o wizję, miałem gogle DJI, czyli używałem cyfrowego przesyłu obrazu i jeżeli chodzi o protokół TBS Crossfire, cały czas miałem bardzo dobrą łączność i świetnie, trzeba było tylko wybrać odpowiednie miejsce. Jeżeli chodzi o przygotowania dalsze, to o czym chciałem powiedzieć, to są ludzie. Ludzie są najważniejsi i od nich właściwie powinienem zacząć. Mieliśmy 15 osób. Najpierw pokazałem wizję menedżerowi klubu Bartkowi. Sporo rozmawialiśmy i pokazywałem mu, co chciałbym zrobić, jakie ujęcia uzyskać. Pokazywałem mu też przykładowe ujęcia, które już albo ja wykonałem, albo inni koledzy.
Dzięki temu mieliśmy wizualizację tego, co my chcemy osiągnąć podczas tej sesji i umówiliśmy się, że będzie to seria właśnie krótkich filmów bardziej. Dzięki temu nie musiałem zwracać uwagi na to, że jest to cały master shot i nie musiałem się tym obawiać, mieć z tyłu głowy tego, że muszę mieć ciągłość ujęć takiej wirtualnej wycieczki, tylko raczej skupialiśmy się na obiekcie. Mieliśmy sceny 4. Pierwsza scena to był trening funkcjonalny. Tam były stepy, było trochę gimnastyki i były liny też, także taka część ogólnorozwojowa, to było w jednej strefie. Następnie mieliśmy też chłopaków, którzy ćwiczyli typowo ćwiczenia siłowe z ciężarami. Latałem pomiędzy nimi. To tutaj było dosyć stacjonarnie, dzięki temu, że oni się tak mało ruszali, można było latać naprawdę blisko nich. I fajny był taki moment jeden z wieślarzem, jak pamiętam, bo miałem tam ustawione też sztangi za nim, więc można było nad tym kolegą, który ćwiczy, jeszcze przelecieć pod sztangą i dopiero wylecieć na strefę funkcjonalną. Także to dosyć fajnie wyszło pod tym względem. Jeżeli chodzi o kolejne sceny, to mieliśmy też rowery. Rowery były super, dlatego że do nich prowadziła taka długa, prosta, nad jeszcze inną, całą serią rowerów. Także miałem właściwie dwa segmenty rowerowe i też dość dobrze to wyszło. Tam ćwiczyliśmy może 3-4 razy, trzeba było dosyć mocno skręcić, ale to wychodziło dosyć fajnie. I tutaj właściwie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tych ujęć. To bardzo, zarówno w strefie funkcjonalnej, jak i w siłowni, jak i na rowerach, w strefie rowerowej. I czwarta sekwencja, którą mieliśmy prowadzoną, to była sekwencja na salce już do ćwiczeń, do zajęć fitness i tam mieliśmy sztangi. Te sztangi wychodziły bardzo fajnie, naprawdę. Mieliśmy na scenie prowadzącą panią instruktor i całą ekipę, która ćwiczyła ze sztangami. Wyszło to dość ładnie. Miałem jeszcze oczywiście indywidualne nagrania osób, które miały ochotę siebie nagrać, więc całość wyglądała ok. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które są ważne, to jest kontakt z ludźmi, żeby oni mieli wizję, co my chcemy zrobić i żeby też się nie bali drona, bo jeżeli pokażesz takiej osobie, jak ten dron wygląda, ta osoba sobie przytrzyma też drona w ręku, no to mniej więcej już widzi, o co chodzi i wie, że ten dron nie zrobi jej krzywdy, prawda? Mówiłem im o tym tylko, żeby nie wkładali palcy w śmigła i żeby też włosy się nie wkręciły, więc zwykle latałem, starałem się latać nie na wysokości głowy, tylko raczej na wysokości klatki piersiowej, talii, tak żeby śmigła nie wkręciły się we włosy. To był jeden z takich tylko punktów, które mogły nam tutaj skomplikować sprawę. Jeżeli chodzi o współpracę, była fajna, dlatego że robiliśmy przerwy. Pokazywałem im też w goglach, jak wygląda zapis, także to było mega, bo oni na bieżąco widzieli nie tylko rejestrację tych nagrań, które zrobiliśmy, ale także siebie, bo na żywo można było im pokazać, okrążając nawet z dronem w ręku, jak to wygląda, taką incepcję. Także dla wielu osób to była nowość i po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć tę formę filmowania i tę formę przekazu obrazu. I to było całkiem niezłe. Następnie mówiliśmy o tym, jak chcemy rozegrać kolejną scenę. Nie było aż tak dużo ustawek. Raczej chciałem, żeby to wyglądało naturalnie. Oni wiedzą, co robią. Ja wiem, co robię i nie ma sensu naginać tej rzeczywistości, żeby to wyglądało na typową ustawkę, więc staraliśmy się to zrobić w sposób jak najbardziej taki naturalny. Oczywiście ciężko było na przykład długo ćwiczyć ze sztangami, bo wiadomo, że te ćwiczenia mają swoją specyfikę. Tak samo szkoda mi było dziewczyny, która machała mocno linami, takimi dosyć grubymi, dwiema linami pani instruktor, bo musiała się mocno zbułować. Pozostałe ćwiczenia można było wykonywać naprawdę długo. Jeszcze Bartek robił takie wymyki na drążkach. To też jest sekwencja, którą ciężko uchwycić, bo niedużo powtórzeń można zrobić tak naprawdę w serii. Mocno wybiera to ćwiczenie. Można takie sesje robić też zwykłym dronem typu Mavic, ale trzeba pamiętać o paru rzeczach, a mianowicie, że przekaz wizji nie jest tak dobry, bo mamy opóźnienie. Tutaj w tej technologii FPV, w cyfrowym przekazie obrazu, nie ma opóźnienia praktycznie, jesteśmy na bieżąco. Jeżeli polegasz tylko na ekranie, na przykład urządzenia mobilnego typu tablet, może ci być ciężko. Więc pod tym względem tutaj na pewno loty w goglach pozwalają też na pełną imersję. No i też manualne sterowanie, prawda? Żadnych sond, żadnych czujników, tylko wszystko manualnie, trzeba wyćwiczyć wcześniej.
parę miesięcy ćwiczeń, trochę symulatora, kilkadziesiąt godzin na symulatorze i można podziałać. Na pewno, jeżeli chodzi o inne rzeczy techniczne, akumulatory. Tutaj jeden akumulator wystarcza na 3 minuty mniej więcej lotu i nie każdy jest w stanie tak szybko naładować. I to faktycznie to, co odczułem, że trzeba było się postarać o to i przygotować, tego mi zabrakło, kogoś, kto by mi ładował akumulatory, bo miałem akumulatorów może 10 i w pewnym momencie brakło, bo my lataliśmy tam półtorej godziny, więc musiałem robić przerwy na ładowanie. I to był chyba taki jeden z nielicznych akcentów, który był dokuczliwy. To, że wziąłem dwa drony, to jest też bardzo ważne, dlatego że słuchajcie, to są rozebrane kamery GoPro i one mogą zawieść i może się okazać, że któraś z tych kamer nie będzie akurat działała, bo taki cieniutki kabelek nam się na przykład przetarł czy załamał na zgięciu i nie ma łączności. Więc jeżeli polegamy na jednym sprzęcie, jest ciężko. Warto mieć backup, przynajmniej podstawowy backup, jeżeli robimy coś, co już jest ustawione i coś, co wymaga takich większych przygotowań, prawda, bo tu ludzie są zaangażowani, sprzęt, cała sala, przedsięwzięcie, no i zapowiedzi też, prawda, bo ktoś jednak liczył na tą sesję, więc wiadomo, że były też jakieś nadzieje i zapowiedzi i czasami są to wydarzenia, które są niepowtarzalne, więc drugi dron jak najbardziej. Jeżeli nie mamy sami, to może warto byłoby zaprosić kogoś do pomocy i pomyśleć o tym, żeby ktoś stanowił nasz backup, jeżeli nie już do ładowania akumulatorów, to przynajmniej do tego. Jeżeli chodzi o samą konfigurację, tak jak powiedziałem, Paweł jest bardzo wytrzymały. Nie wspomniałem o konfiguracji kamery Naked GoPro. Ja robiłem film i muszę wam powiedzieć tak, że do ósemki mam tutaj różnych case'ów, tych obudów, chyba z 4 albo nawet z 5 przeróżnych, ale postanowiłem zastosować wersję pół nagą, half naked, czyli nie rozbierałem tej kamery całkiem do końca. Właściwie ją rozebrałem, ale później tą kamerę złożyłem jeszcze mocniej, dlatego że ona w tym wykonaniu z płytką metalową i z obudową wydrukowaną na drukarce 3D. Ona ma jeszcze płytkę BEC zasilającą z BTFPV, z firmy BTFPV. Są też z Geparsy albo z iFlighta, ale ja zastosowałem z BTFPV. I to wykonanie jest dla mnie najlepsze i ono jest najmniej awaryjne, dlatego że nie muszę obawiać się crashu, że się rozwalę. Druga rzecz, mogę latać faktycznie odważnie. Tutaj jest metalowa powierzchnia, która chroni płytę główną. Doleganie płytki BEC jest też idealne liniowo, bo jak mam obudowę z tworzywa, to mi się rozłącza co jakiś czas ta wtyczunia mała i nawet klej na gorąco nie załatwiał sprawy. Jednocześnie mam wyświetlacz, którego nie trzeba wyciągać, bo ten wyświetlacz jest w porządku, jeżeli chodzi o wersję tą od razu, a jak chcemy rozebrać całkowicie GoPro, to wyświetlacz bardzo łatwo jest uszkodzić, zniszczyć. Jeden zamawiałem na AliExpressie, czekałem 2 tygodnie czy 3 tygodnie i 75 zł kosztował, chyba jeden albo dwa, nie pamiętam już. To jest to, no i jest łatwy dostęp do karty pamięci faktycznie tutaj z boku i też wszystko widać, jak ta kamera nagrywa. Także ten sprzęt i to wyposażenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Pawo 30 po ustawieniu oczywiście i po zmianach adaptacji sprawuje mi się najlepiej. Także to było takie ważne, żeby mieć dwa drony ze sobą. I to się sprawdziło. Podsumowując, mogę powiedzieć, warto takie rzeczy robić, projekty, które niekoniecznie polegają na tym, że zawisnę jak żerandolem na 70 metrach i zrobię tylko fotki z osiedla, ale coś, co ma bardziej ambitne plany, coś, do czego się trzeba przygotowywać. Jeżeli nawet latasz miniaczem, to może pomyśl o tym, żeby mieć osłony, wtedy możesz przelecieć nawet przez samochód bez większych konsekwencji. Jeżeli latasz czymś większym, może zaczynasz FPV, no to faktycznie warto pomyśleć o małym sinoupie, bo po pierwsze przepisy pozwalają na to, żeby latać blisko, po drugie ten dron nie zrobi człowiekowi krzywdy, konsekwencje są niewielkie, bo też koszty nie są tak duże jak przy dronach poważnych typu, nie wiem, Mavic 3 czy Cinelifter, który już nosi Blackmagic. To już są raczej takie rzeczy, które można ogarnąć. No i myślę, że warto spróbować, słuchajcie. Fajna sesja, jestem bardzo zadowolony z niej. Oczywiście każda tego typu sesja podnosi ciebie jako filmowca czy operatora, twórcę na wyższy poziom
czy jako pilota i daje ci tą pewność i następne drzwi stają otworem, już można uderzać nawet do ligowych zespołów, czy można uderzać do wielu ciekawych imprez, zespołów, pokazać właśnie to, co zrobiłeś w tego typu realizacjach. Dzięki za uwagę, dajcie znać w komentarzu, ja wam dam też listę tych urządzeń, linki do nich, co zastosowałem i dajcie znać w komentarzu, bardzo proszę, jakie są wasze odczucia co do latania wewnątrz pomieszczeń i jakie wasze przygody do tej pory. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!